Co Mały Książę podpowiada na problem tego, że miota nami wiatr historii, emocji, oczekiwań. Gdzieś tam wydaje się, że wystarczy pchnąć jakiś fake news, jakąś wiadomość, już wszystko leci, po prostu jak te liście jesienne na wietrze. Że jest jakaś rada, że znajdziemy ją w Małym Księciu? Spójrzmy na rozdział 18. Przechodząc przez pustynię, Mały Książę spotkał tylko jeden kwiat. Kwiat o trzech płatkach, nędzny kwiat. Dzień dobry, powiedział Mały Książę. Dzień dobry, odrzekł kwiat. Gdzie są ludzie? Grzecznie zapytał Mały Książę. Kwiat widział kiedyś przechodzącą karawanę. Ludzie? Jak sądzę, istnieje 6 czy 7 ludzi. Widziałem ich przed laty, lecz nigdy nie wiadomo, gdzie można ich odnaleźć. Wiatr nimi miota. Nie mają korzeni. I to im bardzo przeszkadza. Do widzenia, rzekł Mały Książę. Do widzenia, odpowiedział kwiat. Ha, wiatr ludźmi miota. Nie mają korzeni i to im bardzo przeszkadza. Każdy pewno ma swoją odpowiedź na to, czym są korzenie, czym jest zakorzenienie. Można powiedzieć zakorzenienie w pewnych wartościach, pewnych przeświadczeniach, pewnych zasadach, ale w tym dzisiejszym zabieganiu, pogoni od rana do wieczora, czasem pewno i trudno znaleźć te kilka minut rano, żeby spokojnie pomedytować, pokontemplować. No i te korzenie nie mają gleby, żeby się zagnieździć, żeby nas osadzić. Wtedy jak bez korzeni miota nami wiatr. Że warto sobie to wziąć do serca i poświęcić trochę czasu na zakorzenienie, żeby być mniej podatnym na wiatr, który miota ludźmi wokół nas i pewno trochę też nami. Udanego zakorzeniania. Pogodnie pozdrawiam.